Nowelizacja weszła w życie w sobotę 4 września i obowiązuje na drogach wewnętrznych, na których ustanowiono strefę ruchu. Strefa ruchu jest to nowe pojęcie. Obejmuje obszar, w którym znajduje się co najmniej jedna droga wewnętrzna, a wjazdy i wyjazdy będą oznaczone odpowiednimi znakami drogowymi. Dotychczas kierowcy łamiący prawo na drogach osiedlowych byli praktycznie bezkarni. Nie było restrykcji wobec tych, którzy parkowali na trawniku lub zajmowali bezprawnie miejsce inwalidom. Teraz za takie wykroczenia poniosą karę. Jeżeli kierujący nie zastosuje się do znaku lub sygnału drogowego, może zostać nałożony na niego mandat karny. Wysokość mandatów karnych określa taryfikator. Jeśli zarządca lub właściciel terenu ustanowi na nim strefę ruchu, obowiązywać będą w niej takie same przepisy jak na drodze publicznej.